Tutaj zobaczcie, co mam dla was. Mam ciacho, ale poczekaj, Łucyjka. Co się mówi, jak się o coś od kogoś dostaje? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ładne dziękuję. Słowo. A jak myślicie, co znaczy to słowo dziękuję? Chcę za co podziękować, co nam dał. No, ale co wyrażamy tym dziękuję? Że co? Że się... Cieszymy, tak, że ktoś nam zrobił coś dobrego, coś udało. Słowem dziękuję dajemy znać osobie, że jest nam miło, że coś dla nas zrobiła, prawda? Więc jak myślicie, lepiej mówić dziękuję, czy nie mówić dziękuję? Mówić dziękuję. Mówić dziękuję. Ale tak samo powinniśmy dziękować... Jezusowi. Gabuś? Jezusowi. Codziennie dostajemy mnóstwo prezentów od Pana Boga. Codziennie i nawet ich nie dostrzegamy. I nawet za nie często zapominamy podziękować. Czy to tak ładnie? I jak myślicie, czy Pan Bóg się cieszy, że nie widzimy tego, co dla nas robi? Chyba nie, co? Zobaczcie, jest taka historia w Ewangelii. Pan Jezus... nam opowiada o 10 trędowatych. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami! Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wszyscy odchodzą od Pana Jezusa, tak? Pan Jezus im kazał iść do kapłanów się pokazać. Wszyscy odchodzą. W drodze wszyscy zostają uzdrowieni. Co się dzieje dalej? Posłuchajcie. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Aleluja. Wrócił do Pana Jezusa. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zobaczcie, 10 Pan Jezus uzdrowił. Wiecie, co to jest trąd? Choroba. Choroba, jaka choroba? Ty, Aura, widziałaś, że to jest trąd. To odpada ciało. Odpada ciało i to była zaraźliwa choroba. I w tamtych czasach, jak ktoś był taki chory, to tylko poza miastem mógł żyć i mieszkać. Wyrzucali go z miasta. Czyli nie miał rodziny, często nie miał pożywienia. Strasznie. I Pan Jezus uzdrowił 10. Ilu wróciło, żeby podziękować? Jeden. Tylko jeden z tych 10 wrócił, żeby uwielbić Pana Boga i podziękować. Oni wszyscy odzyskali życie. Bo będąc zdrowi, mogli wrócić do miasta, do rodzin. Mogli normalnie żyć, pracować, jeść. Mogli się cieszyć obecnością innych ludzi. Ale tylko ten jeden okazał wdzięczność i wrócił. Więc co my powinniśmy robić?
Dziękować. Janusz. Dziękować. Dziękować Panu Jezusowi. To przerwiemy na chwilę to jedzenie ciasta i podziękujemy za to, co ostatnio nas spotkało. I podziękujemy Panu Jezusowi za wszystko. Może być za to, co wczoraj, za to, co dzisiaj od rana już nas spotkało. Za dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszą poranną Eucharystię. Za gość. Za wczorajszy gość. Za ciasto, które mam cię zrobić. Za mamę. Za mamę się, za tatusia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Lucyjka, podziękujesz? A mama? Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I za kogo jeszcze podziękujesz Panu Jezusowi? Za gości wczoraj. Dziękujemy Ci, Pani. A dla baby, dziadzie? Ja. Za babę, dziadzie. Dziękujemy Ci, Pani. Za babę, dziadzie. Za pytań wczoraj. Za blezę. Dużo dostałeś, nie? To chciałem Pani podziękować. Dziękuję Ci Jezu za prezent. Dziękuję Ci Jezu za prezent. Dziękujemy. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie.